Cześć Wam, kochani, wszystkim. Dzisiaj, słuchajcie, ja sobie będę robiła paznokcie, bo muszę sobie zrobić manikir i przy okazji chcę odpowiedzieć Wam na kilka pytań, trochę z Wami sobie pogadać, poplotkować, więc to będzie robienie paznokci z takim Q&A, z plotkowaniem. Zapraszam. Jednak zrobiłam trochę jaśniej, może teraz jeszcze będzie fajniej. Słuchajcie, kilka słów wstępu na początek. I herbatkę mam. A zatem, moi mili, przede wszystkim to, co muszę powiedzieć, co jest bardzo ważne, żebyście zupełnie nie traktowali tego filmu jako tutorial. Wręcz przeciwnie. Myślę, że możecie go traktować jako antytutorial. Tak naprawdę, słuchajcie, wiecie, każdy z nas ma inne talenty. Ja nigdy do paznokci talentu nie miałam. Zresztą ja mam paznokcie bardzo słabe, cienkie, jak papier. Nie mogę ich zapuścić do jakiejś dłuższej długości, bo po prostu one wtedy nie wyglądają dobrze. Więc no, nie mam jakichś tam wysokich skilli i umiejętności, jeżeli chodzi o paznokcie. Zawsze malowałam paznokcie tradycyjnymi lakierami, tam z krótkim jakimś epizodem na jakiejś żele i hybrydy lata temu. Ale nawet malując zwykłymi lakierami, bo zawsze miałam pomalowane paznokcie, najczęściej na kolor czerwony, zawsze sobie zalewałam skórki, wyjeżdżałam, no po prostu nie mam do tego ręki i nie jestem dobra w malowaniu paznokci. Więc tutaj, tak jak właśnie powiedziałam, traktujcie to jako antytutorial, nie chcę Wam tutaj, wiecie, jakichś złych nawyków pokazywać. Ale co? Ale muszę sobie zrobić paznokcie od jakiegoś czasu z racji tego, że przy dzieciakach i przez tym, że mam właśnie taką cienką płytkę paznokcia, często mi się gdzieś paznokcie rozdwajają, no są słabe, więc pomimo, wiecie, suplementów, odżywek i tak dalej, więc ciężko nawet zwykłym lakierem jakąś mieć fajną trwałość, więc 3-4 dni max i musiałam te paznokcie zmywać i przemalowywać, a nie mam po prostu na to czasu i przez długi czas chodziłam w ogóle w niepomalowanych paznokciach, czego nie znoszę, bardzo się tak źle czuję. I już Wam to mówiłam jakiś czas temu, ale powtórzę, bo może nie każdy widział, nie każdy wie, od jakiegoś czasu używam lakierów hybrydowych. Ale z racji tego, że mam dwie lewe ręce, to używam takich lakierów 3 w 1, których nie trzeba nakładać osobno bazy koloru i topu. Macie jeden kolor i już. Jest jeden film o semilaku na kanale, zostawię Wam link na dole, bo ta hybryda z semilaka 3 w 1 średnio mi podeszła i lampa od nich w zestawie, którą kupiłam, też była średnia. No w ogóle zostawię Wam link do tego filmu, on chyba jeszcze był z grudnia, z Vlogmasa mi się wydaje, więc to sobie możecie zobaczyć. Natomiast w tym momencie moje ulubione lakiery, bo mam tutaj różne kolory, mam jakąś markę Sun One, średniowa. Moje ulubione lakiery to jest marka Klawier, seria Lak Uno i mam dwa kolory od nich. Jeden taki jasny róż, nazywa się to Elegantina i taką butelkową zieleń, trochę bym powiedziała przełamaną, bo to jest tak nie do końca butelkowa zieleń, taki szmaragdowy, o, nazywa się Mossy Forest. Są świetne, dobrze się maluje, mają super krycie, ładne kolory i mi utrzymują się około 2 tygodni. I też mam lampę marki Klawier. Pokazywałam Wam ją już na Instagramie, w jakimś filmie też Wam o niej mówiłam. Ona jest super wygodna dla mnie, bo ma różne tryby 10, 30, 60 sekund, 99 albo 120. Dwie ręce się mieszczą, automatycznie działa na wkładanie dłoni, więc to jest dla mnie wygodne i ten tryb 120 sekund jest dla mnie super, bo ja chcę mieć jak najdłużej dłonie w lampie, żeby mieć pewność, że to się na pewno odpowiednio utwardziło, bo mam hopla i stres, bo nie chcę dostać uczulenia od hybryd, a wiem, że to się zdarza. A ona ma w ogóle jakieś tam dużo tych, wiecie, wysoką moc, nie pamiętam. Jak mam pudełko, oczywiście trzymam to w pudełku, 80W. Mocna lampa, więc mam nadzieję, że to mnie uchroni przed jakimiś uczuleniami od hybryd. Oczywiście film nie jest sponsorowany, nie jestem z marką Klawier w żaden sposób związana, natomiast bardzo ich lubię, polecam Wam. Wiem, że wiele z Was z mojego polecenia kupiło lampę tą, tę lampę, jesteście zadowolone, więc droga marko Klawier, zapraszam.
do kontaktu. Więc tak, więc dzisiaj zrobimy jakieś klawiera i myślę, że tak wiosennie pójdziemy w ten taki baby, a w zasadzie Barbie Pink, czyli ten kolor 007 Elegantina. Ale to, co mam jeszcze, oczywiście w pudełeczkach, wszystko trzymam w pudełeczkach, co się da, nie wiem, czy wy też tak macie. Mam taką, słuchajcie, bazę z Eveline, to jest baza i odżywka pod lakier hybrydowy. I ona jest z keratyną, z centellą, jakieś tam ma, wiecie, wyciągi, ma regenerować, wypełniać bruzdy, odżywiać, wzmacniać, utwardzać, zwiększać przyczepność, wydłużać trwałość manikiru klasycznego i UV oraz LED hybrydowego żelowego, wspomaga wzrost płytki paznokcia, chroni paznokcie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi do miękkich, cienkich, rozdwajających się, no w ogóle, wiecie, super, hiper. Czas utwardzania w lampie UV to 120 sekund, a w lampie LED 30-60, a moja jest UV LED. Ja się w ogóle nie znam na tym. Dobra. W każdym razie używam i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o trwałość manikiru hybrydowego, nie przedłuża jej, że tak powiem. Nadal jest to około 2 tygodni i tutaj mi nic nie przedłużyło, ale mam wrażenie, że paznokcie mam troszeczkę mocniejsze niż zwykle po tej bazie, więc używam ją, natomiast nie współgrała na przykład z tymi hybrydami, które są średnie, ich nie polecam, czyli to właśnie Sun One All in One, to one się jakoś tak ważyły na tej bazie, jeśli sobie nie współgrały fajnie, a z tym klawierem działa to super, czyli używamy bazy, ten kolor i to będzie tyle, więc to chyba tyle, co miałam powiedzieć na początek o hybrydach, jako takie wprowadzenie do tematu, żebyście wiedzieli, co ja tutaj będę robiła. I co mam jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o hybrydy, to ja hybrydy sobie jednego wieczoru ściągam i ogarniam, skracam paznokcie, nadaję tam kształt na tyle, na ile potrafię, bo też nie jestem dobra w piłowaniu paznokci, a następnego dnia sobie maluję, bo z racji tego, że nie jestem taka super wprawiona w, wiecie, no, w robienie paznokci, to po prostu długo by mi to zajęło za jednym posiedzeniem, a zawsze to robię późnym wieczorem, jak wszyscy śpią, więc też nie chcę siedzieć po nocach długo, więc sobie właśnie jednego dnia ściągam, drugiego dnia maluję i jest ok. Rozmatowiłam sobie płytkę i będę sobie odtłuszczać paznokcie cleanerem. I słuchajcie, pewnie zapytacie, gdzie ja jestem, bo pokazywałam Wam przecież, jak wyglądam już w zasadzie większość mojego mieszkania i takiego kadru, takiej przestrzeni nie było. Czy ja się wyprowadziłam? Gdzie jest Albert? O tym też zaraz pogadamy. Słuchajcie, nie przeprowadziłam się. I o tyle to jest śmieszne i zabawne, że dopiero co całkiem niedawno nagrałam Wam film o tym, jak wygląda mój dzienny pokój, a w zasadzie wszystko się zmieniło. Nastało totalne przemeblowanie. Pokój wygląda, mam wrażenie, że zupełnie inaczej. Czuję się po prostu przeszczęśliwa, czuję się bardzo dobrze w tej przestrzeni. Dzieci są zadowolone, no w ogóle wszystkim nam pasuje. Ja w ogóle uwielbiam przemeblowywania i uważam, że takie zmiany są fajne. No i zawsze dałem taki powiew, wiecie, świeżości, energii. Pojawiła się plisa na drzwiach balkonowych, żeby nam nie świeciło w oczy. Teraz mogę już w końcu powiesić zasłony i firany, bo też mi ktoś tam napisał właśnie, że żeby to nadało wnętrzu trochę ciepła, ale kiedy mieliśmy kanapę przy oknie, to po prostu nie pytajcie nawet, ile razy był karnisz od nowa wieszany i jak bardzo Albert już się irytował tym, bo po prostu dzieci, wiecie, nawet czasami gdzieś tą zasłonę zarzuciły na kanapę i później usiadły, ciągnęły to, wiecie, i karnisz się urywał. Więc teraz jestem szczęśliwa, że mam zasłonę, więc pytanie do Was. Chociaż był dopiero co niedawno takiego typu film, to czy chcecie powtórkę i czy chcecie zobaczyć po zmianach, jak to wygląda. Jeżeli tak, to bardzo chętnie Wam nagram, bo no, jestem szczęśliwa i uważam, że to jest też taka inspiracja może być dla Was, że czasami, wiecie, nawet nie dodając nowego mebla, tylko kombinując, przesuwając meble, można po prostu mieć zupełnie inny pokój, zupełnie inną przestrzeń, bo jeśli się zdecyduje nagrać ten film, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak to teraz wygląda, to myślę, że mi przyznacie rację, że po prostu wygląda jak zupełnie, zupełnie nowe miejsce. Dobra, będę sobie malowała tą bazą.
I co, miały być ploteczki, więc też Wam powiem, że takim momentem zapalnym, że tak powiem, i takim, jak to powiedzieć, taką iskrą, która sprawiła, że zdecydowaliśmy się zrobić przemeblowanie, było to, że słuchajcie, to przemeblowanie kiedy było? Wczoraj. Postanowiłam wytrzeć kurze, stwierdziłam, no, że wypadałoby. I wycieram sobie te kurze i słuchajcie, odkrywam, że za telewizorem, bo wcześniej przy regale, na którym stoi telewizor, stał dzieci stoliczek do rysowania. I moja córka Zosia, która w styczniu skończyła 2 lata, jest niespełnioną artystką i rysuje wszędzie. Mam wszystko, dlatego Wam mówiłam, że mam mieszkanie do odmalowania. Jest wszędzie, gdzie się da, jest coś porysowane. Ja już nie nadążam ze zmywaniem, z czyszczeniem tego, ale też pomyślałam, że no chyba muszę przeczekać ten moment, aż ona skończy to rysowanie, bo żal teraz malować, bo to pewnie porysuje dalej. I odkryłam, że ona sobie, bo wiedziałam, że ona wchodzi na ten stolik i staje nogami na tym stoliku do rysowania, ale nie wiedziałam, że pewnie wiecie, czasami gdzieś coś w kuchni robię, idę do łazienki, gdzieś tam składam pranie, na dzieciaki gdzieś tutaj się bawią. Nie jestem w stanie ich upilnować w każdej sekundzie. Po prostu porysowała plecy całe telewizora, że tak powiem, no tam do miejsca, gdzie sięgała ręka. I pomyślałam sobie, że wiecie, to się może źle skończyć, bo albo gdzieś się prąd popieści, albo się zrzuci ten telewizor. Już tam wiecie, telewizor to tam wiecie, rzecz nabyta, ale to się pewnie by roztrzaskało, szkło by poleciało. Jeszcze nie daj Boże, gdzieś jakieś odłamki by gdzieś jej wleciały, pocięły ją w oko, w cokolwiek. Więc powiedziałam wtedy nie. Robimy przemeblowanie, żeby jak najbardziej ograniczyć dostęp do telewizora. No i tak to się właśnie zadziało, że to przemeblowanie było. Dajcie mi znać, czy wasze dzieciaki rysują po ścianach i jaki macie na to sposób, żeby tego nie robiły. No więc teraz mogłam tu postawić tego mojego ukochanego zamiakulkasa. Jest tutaj też monstera, ale to nie jest ta moja monstera, którą widzieliście w filmie o roślinach, bo ona stoi w sypialni. Tylko to jest monstera od mojej mamy. Też jest przepiękna. I największa wygoda tej lampy, że wchodzą dwie dłonie od razu, ale później jeszcze kciuki sobie osobno, wiecie, doświetlam dla pewności. Tak, więc tak to z tym przemeblowaniem. I jeszcze jedna rzecz, o której... Oj, może ten lakier, pomimo tego, że ma, wiecie, zakrytą buteleczkę, nie jest przezroczysta, to wolę nie trzymać tak blisko lampy, żeby mi się gdzieś mimo wszystko nie utwardził w buteleczce. To Wam chciałam powiedzieć. Chciałam też powiedzieć na temat Waszych komentarzy. Ja każdy komentarz czytam, staram się odpisywać, ale ostatnio nie mam na to za dużo czasu, nadrobię to. Natomiast zwrócił ostatnio moją uwagę jeden komentarz, jak Wam pokazywałam przedpokój. No i też Wam powiedziałam, że widzicie, tu jest ten pokój, tu łazienka, tu sypialnia, tu pokój dzieci, w sensie rozkład drzwi, że tak powiem, które widać w przedpokoju. To gdzieś tam mi mignął taki komentarz, że któraś z Was zapytała, czy mam jeszcze gdzieś jakiś nieużywany pokój, który będzie dla dzieci, jak już dzieci będę chciała rozdzielić, coś w tym stylu. I tak się na chwilę zatrzymałam, zdziwiłam, no bo nie mam żadnego ukrytego pokoju, którego nie używam, który miałby czekać na dzieci. Jestem ciekawa, jak to u Was w rodzinach czteroosobowych z dwójką dzieci jest rozwiązane. No na ten moment dzieciaki mają swój mały pokoik i myślę, że dopóki są w tym wieku przedszkolnym, to im wystarczy. Kiedy będą już w wieku szkolnym, że każde z nich będzie potrzebowało swojego biurka, większej przestrzeni, no to myślę, że po prostu oddamy im naszą sypialnię, tam się spokojnie zmieszczą dwa biurka, dwa łóżeczka i będą dzieci zadowolone, będą miały sporo miejsca, a nam mały pokój, gdzie wstawimy swoje łóżko i szafę, to wystarczy, bo nam jest potrzebne, wiecie, łóżko i szafa. I myślę, że w ten sposób spokojnie te pierwsze lata szkolne będą mogły dzieci mieszkać. A jeżeli nastanie
taki moment, że już dzieci ze względu na to, że są rodzeństwem mieszanym, że tak powiem, tak, bo mam i chłopca i dziewczynkę, będą potrzebowały takiej intymności swojej, może się zaczną, wiecie, z siebie wstydzić, potrzebować swojej przestrzeni, swobody do przebierania i tak dalej, to nawet, wiecie, nie ma problemu, żebyśmy spali na kanapie, a wtedy każdy z nich będzie miał swój pokój, a my po prostu będziemy tutaj mieli kanapę na dzień złożoną, a na noc rozkładaną. Nie jest to żadnym problemem, ale to może będzie też tak, że nie będziemy już tu mieszkać, może będziemy mieszkać gdzie indziej, kto wie. Życie się zawsze różnie układa, więc aż tak mocno nie wybiegam myślami. Natomiast to mi tak dało taką myśl, że no my, a wiem, że większość osób, które mnie ogląda, jest w takim wieku około 25-35 lat. To jest taka najszersza grupa wiekowa, która mnie ogląda, największe grono. Natomiast też są i osoby, i wiecie, 40, 50, 60 plus, więc bardzo się cieszę, że mam taką fajną widownię. Więc myślę, że my wszyscy pamiętamy te czasy, kiedy miało się pokój przez całe życie z rodzeństwem i nie było to nic dziwnego, więc takie założenie, czy mam jakiś osobny pokój dla dzieci, było dla mnie trochę dziwne. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby dom był szczęśliwy i żeby dzieci się czuły szczęśliwe, i nie jest ważne to, jaka jest przestrzeń, ile jest pokoi. Oczywiście, jeżeli ktoś, wiecie, mieszka w jakiejś, nie wiem, kawalerce i decyduje się na szóstkę dzieci, no to nie jest to absolutnie, czy czwórkę, czy cokolwiek, wiecie, nie ma w ogóle warunków, a decyduje się świadomie na kilkoro dzieci, to może to nie jest gdzieś tam jakaś najlepsza decyzja, bo każdy potrzebuje, człowiek, swojej przestrzeni i swojego kąta, bez względu na wiek. No ale też nie może być tak, że tylko przez to, że mamy, nie wiem, za małe mieszkanie czy za mały pokój, mamy sobie odbierać, nie wiem, prawo do marzeń o dzieciach, o marzeniach posiadania rodziny, większej rodziny. Tak mi się wydaje. Ja też miałam zawsze całe życie pokój z siostrą, co prawda, wiecie, dwie dziewczyny, to może jest to trochę inaczej, ale to było okej. Teraz są może trochę inne czasy, inaczej się na to patrzy, więc jestem ciekawa, jeżeli któryś z Was ma właśnie brata, albo jesteście z rodzeństw mieszanych, to dajcie znać, jak to było u Was, jeżeli chodzi o pokoje, czy miałyście pokój zawsze z bratem, czy mieliście pokoje oddzielne, a jeżeli mieliście takie warunki, że trzeba było mieć ten pokój z bratem, bo nie było innej możliwości, to czy faktycznie nastał taki czas, że brakowało Wam takiej prywatności i intymności? Jestem bardzo ciekawa. Ja też w ogóle bardzo śledzę tematy kredytów hipotecznych. Może Was to zdziwi, dlaczego nagle mówię o kredytach, ale już Wam mówię, o to, czego zmierzam. W ogóle myślę, że gdybym miała się przebranżowić i robić coś nowego w życiu, to myślę, że chciałabym być właśnie najbardziej doradcą kredytowym. Bardzo mnie to jara. I wiem, że od 1 kwietnia zmienią się różne rekomendacje bankowe i będzie zupełnie inaczej liczona zdolność kredytowa i niestety na niekorzyść dla klienta, że tak powiem. Otwarcie sobie jedną dłoń, to wtedy mam, wiecie, więcej takich przerywników i momentów, kiedy mogę swobodnie do Was mówić. W każdym razie od tego 1 kwietnia ma być inaczej liczona zdolność na niekorzyść klienta właśnie i mówi się o tym, że to, jak na przykład jeszcze w marcu zarobki rodziny osoby jakieś dają jakąś tam zdolność, tak? Czyli tam zarabiamy miesięcznie X i mamy zdolność kredytową w wysokości Y, to teraz mówi się o tym, że nawet możliwe, że o 25% spadnie ta zdolność. Czyli po prostu, wiecie, może jest tak, że jeszcze w marcu ktoś ma zdolność kredytową na poziomie 400 tysięcy, a nagle będzie miał zdolność na poziomie 300 tysięcy. Więc zmierzam do tego, że ze względu na inflację, różne, wiecie, zawirowania, jak pandemia wpłynęła na gospodarkę, na ekonomię, przez wojnę, która się teraz toczy, to wszystko wpływa również na sprawę kredytów, zdolności i to, co się dzieje na rynku bankowym. Więc może być tak, że po prostu będzie młodym ludziom coraz trudniej dostać kredyt i coraz trudniej kupić wymarzony dom czy mieszkanie,
Więc też może być tak, że ktoś, kto chciał sobie jakieś tam swoje cztery kąty kupić i gdzieś tam stworzyć miejsce, na przykład, żeby założyć rodzinę, może być tak, że nagle się okaże, że przez najbliższe lata nie będzie sobie mógł na to pozwolić. Więc też, czy to, ile mamy pokoi, ma wpływać na to, ile mamy dzieci? No nie sądzę. Najważniejsze, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Nieważne, czy w pokoju z siostrą i bratem, czy każdy ma swój pokój, bo chyba to nie jest najważniejsze. I bardzo często pytanie i komentarz, który się pojawia, to są komentarze dotyczące Alberta. Nawet był jeden komentarz, czy jestem samotną mamą. I z jednej strony mnie trochę zdziwił, bo nawet chyba w tym filmie coś powiedziałam, że Albert wróci późno z pracy, więc można by było nawet, jeżeli ktoś nie jest ze mną na bieżąco i nie wszystko o mnie wie i nie zna mnie bardzo, gdzieś tam się domyślić, że nie jestem sama i sama dzieci nie wychowuję. Natomiast też wiecie, nie zawsze każdy obejrzy cały film, gdzieś tam się uwaga rozproszy i tak dalej, więc oczywiście nie, tutaj negatywnego nie mam nic na myśli. Natomiast no właśnie był taki komentarz nawet, czy jestem samotną mamą, otóż nie. I gdzie jest Albert? Albert jest, nic się tutaj nie zmieniło, słuchajcie. My, bo nie każdy musiał mnie oglądać lata temu, kiedy regularnie nagrywałam jeszcze w czasach studenckich. My z Albertem poznaliśmy się w 2008 roku. Albert, kiedy ja byłam w drugiej klasie liceum, do naszej klasy dołączył z innej szkoły. I jesteśmy parą od 2009 roku. Także już kilkanaście lat jesteśmy razem, kilkanaście lat się znamy. Tak, no i tak to wygląda. I wspólnie tu mieszkamy, to jest nasze wspólne mieszkanie, więc Albert jak najbardziej jest. Zobaczymy, jak długo. I wiecie, życie jest przewrotne. Ja jestem bardzo realistką, jeżeli chodzi o większość tematów życiowych. Natomiast nawet Albert kiedyś mnie tak przybąkiwał i mnie zapytał, kiedy jakiś film wspólny nagrywamy, ale nie wiem, czy byście chcieli film z Albertem. I zastanawiam się, co by to miało być, jakiego typu miałby być to film. Nie wiem, czy to by było naturalne, żeby wspólnie nagrywać. Lata temu nagrywaliśmy, wiecie, była moda na nagrywanie Boyfriend, tak, odpowiadało się na pytania właśnie, jak się poznaliście, co kto lubi, czy tam chłopak dobrze zna swoją dziewczynę, tak dalej. Trochę tam jakiś Albert mi tam lata temu makijaż robił, był taki film. Sporo starych filmów nie ma z różnych powodów, sporo filmów poszło do kosza, ja tak zadecydowałam. Albo przez muzykę, do których nie miałam praw, bo nie wiedziałam na początku, że trzeba mieć. Albo mi się coś nie podobało, no więc część filmów po prostu już nie ma. No, ale może coś nowego się pojawi, chociaż nie wiem, czy to by było naturalne dla mnie, czy bym się czuła komfortowo. Ja, słuchajcie, z moimi filmami mam tak, że zaraz bezpośrednio po nagraniu filmu cały materiał oglądam. I to mam taki tryb nagrywania i tryb pracy, że tak powiem. Odkąd zaczęłam nagrywać, zawsze tak robiłam. To nie jest tak, że to jest nagle coś nowego, tylko zawsze jeszcze tu jest, wiecie, cały sprzęt, że tak powiem, rozstawiony, lampa rozstawiona i cały jeszcze film nagrywam, bo czasami jest tak, cały film jeszcze sobie oglądam od razu, bo czasami jest tak, że nie wiem, światło było nie tak, albo nagle w trakcie stwierdzę, że no naprawdę tak mi nie poszło, że nie ma z czego montować i mi się nie podoba. Albo coś tam się źle nagrało, źle nie dograło. Więc zawsze jest jeszcze ten moment, kiedy macie, wiecie, ten sam kadr, to samo światło, żeby jeszcze coś dograć, poprawić, powtórzyć. Chociaż bardzo rzadko się to zdarza. No ale wtedy właśnie cały mój film sobie oglądam. Jestem do tego zmuszona. Następny krok to jest montaż. Jakoś tam, wiecie, super filmów nie montuję. No nie mam czego tu montować. Nie dodaję czy jakichś efektów specjalnych. Ale przy montażu, mój montaż wygląda na tym, że wrzucam plik do programu do montowania. I po prostu odpalam. I powoli, po kawałku lecę. Gdzieś tam się pomylę, powtarzam jakieś zdanie, wiecie, wycinam, gdzieś za bardzo się zająknę, zastanowię, wycinam, zadzwonię w trakcie telefonu, wycinam, co tam jeszcze muszę
wyciąć to, wycinam. Czasami jest tak, że początek filmu nagrywam dopiero na końcu, więc muszę go dobrze wyciąć i wstawić na początek. Więc no, to jest bardzo prosty montaż, ale no, też ode mnie wymaga tego, że znowu muszę ten film obejrzeć. Później, kiedy już jest gotowy, oglądam jeszcze raz finalną wersję, sprawdzam, czy wszystko jest dobrze. I czasami, kiedy już film jest na YouTubie, to jeszcze dla pewności ostatni raz sprawdzam, czy jest wszystko dobrze, czy nic nie przeoczyłam. I staram się, żeby te filmy były bardzo naturalne, ale też staram się, żeby jak najbardziej w namiarze moich możliwości i umiejętności były przyjemne dla oka. Więc oglądam te filmy kilkukrotnie. I jestem osłuchana z nimi, opatrzona, natomiast nie znoszę i nienawidzę, kiedy ktoś przy mnie ogląda mój film, albo kiedy mam świadomość, że na przykład ja tutaj coś robię, a w drugim pokoju Albert mój film odpala, jak gdzieś tam słyszę swój głos. Nie znoszę, bardzo mnie to krępuje, bardzo mnie to zawstydza, więc nie wiem, czy byłabym w stanie z Albertem jakiś film nagrać, bo nie wiem, czy bym się z tym dobrze czuła, wiecie. Mój YouTube to jest taki, cisza trwa nagranie, proszę nie wchodzić, najlepiej potem nie oglądać, więc nie wiem, czy to by poszło dobrze, jakbyśmy razem film nagrywali. O, chyba ruszyłam ręką i mi się zgasiła lampa, bo jeżeli utwardzam osobno kciuki, to czasami tak bywa. Przy całych dłoniach nie, ale kciukami jakoś tak, wiecie, za bardzo ruszam ręką. No, więc dajcie znać. Czy byście chcieli zobaczyć film z Albertem i co by to miało być? Pewnie byście chcieli, z ciekawości, żeby zobaczyć, czy się zestarzał, to na pewno. To na pewno byście chcieli wiedzieć, jak wygląda po latach, ale no, tak na serio, czy w ogóle jest miejsce na kanale na to i czy jest zapotrzebowanie. Ale się rozgadałam dzisiaj, mam wyjątkowo dobry dzień do mówienia i do rozmawiania z Wami. Ale to też jest tak, że dla mnie to nagrywanie filmów na YouTube to jest duża, duża radość i duża przyjemność. Nie ukrywam też, że z odsłon filmów i reklam również zarabiam trochę, więc to jest też taki, wiecie, poczucie niezależności finansowej pewnej, bo pamiętajcie, że kiedy macie taki etap w życiu, że macie małe, malutkie dzieci w domu i się nimi zajmujecie, bo to partner pracuje zawodowo, a wy w tym momencie nie, to najgorsze, co może być, to usiąść na laurach, że tak powiem, i nic nie robić. Ja przez ten czas moich urlopów macierzyńskich i wychowawczych, to wiecie, kupiłam maszynę do szycia, nauczyłam się tak szyć w miarę podstawowo, odkryłam moją bardzo dużą pasję, czyli makramy, i też mi to sprawia dużo radości, się spełniam. Wróciłam do YouTube'a, więc to też jest dla mnie i takie zajęcie, no na przynajmniej pół etatu, jeżeli sobie policzę godziny, które nad tym spędzam. Ale to jest takie poczucie, że wiecie, robię coś nowego, że pewne rzeczy mi wychodzą coraz lepiej, że się tak spełniam, bo najgorsze, co może być, to właśnie usiąść na laurach, zdziadzieć i siedzieć przy dzieciach i nie robić nic dla siebie. Więc to jest dla mnie takie ważne i pewnie dlatego daje mi tyle radości. Robię to faktycznie z serca, jest mi bardzo miło, że czujecie tą moją pewną, nie wiem, jakąś taką naturalność czy autentyczność i bardzo mi jest miło, że to doceniacie i że to widzicie, bo naprawdę robię to właśnie tak autentycznie z serca i nie ma tutaj nic udawanego. No skórki sobie pozalewałam strasznie, no ale to... Znaczy strasznie, no... Mogło być lepiej. Jak arystokratka, widzieliście to? Taki paluszek. No więc to jeszcze, o co Was chciałam zapytać, to czy macie jakieś sugestie, czy chcecie coś zmienić, czy jakichś tematów jest za dużo, czy jakichś jest za mało, czy czegoś Wam brakuje, czy chcielibyście zobaczyć jakieś konkretne filmy. No, wszystko po prostu. Jeżeli macie jakieś sugestie, jest coś, co chcielibyście zobaczyć, czego brakuje, każdą opinię bardzo chętnie przyjmę. Ja myślę, że jedyne, co bym zmieniła, to nie chcę się tak chyba jednak, chociaż na początku wydawało mi się, że pewien taki plan i rytm dobrze mi zrobi, ale chyba nie chcę się tak zamykać, że zawsze w środę musi być film kuchenno-kulinarno-oszczędnościowo-inflacyjny. Bo najtrudniej jest mi nagrać filmy właśnie takie w kuchni, bo wiecie, mam otwarty aneks kuchenny i kiedy teraz właśnie na przykład Staś nie może iść do przedszkola, bo ma katar,
jest cały dzień ze mną, to wiecie, nie mogę dać dzieciom kolorowanki na 10 minut się zamknąć w kuchni, tylko doglądać co chwilę, czy żyją. Tylko wiecie, no, kuchnia jest otwarta, więc ciężko jest znaleźć taki moment, kiedy mogę coś sobie swobodnie, bez przeszkadzania nagrać. Więc po prostu nie wiem, czy zawsze w środę będzie akurat w środę odcinek kulinarny. Może być tak czasami, że nie. Będzie po prostu, wiecie, zamiennie coś. No, a tak to chyba jak na razie jestem w miarę zadowolona z tego, jak to idzie. Jestem ciekawa, co wy powiecie. Dobrze, dwie warstwy nałożone, więc można przejść do ostatecznego odtłuszczenia paznokci i będzie gotowe. Bardzo mi się miło ten film nagrywało. Dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli tak, to więcej teraz tak pomyślałam, że mogłam taką, wiecie, mieć co mniej więcej 2-3 tygodnie taki film, gdzie przy wykonywaniu manikir hybrydowego opowiadałabym wam o jakichś, wiecie, najnowszych właśnie rzeczach, które się u nas zmieniły, odpowiadała na jakieś wasze pytania i tak sobie z wami po prostu jak dzisiaj plotkowała, bo myślę, że naprawdę tematów poruszonych było sporo. Tak się nagadałam, że nie wiem, jakbym jakiś podcast prowadziła. Także dajcie mi koniecznie znać. Ja z taką bardzo pozytywną energią ten film kończę. Jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że wy też. Także tak wyglądają skończone paznokcie. Właśnie taki Barbie różowy kolor. Powtórzę, klawier Lac Uno, kolor 007 Elegantina. Jestem bardzo zadowolona. Nie chcę wam tak, wiecie, mega z bliska pokazywać, bo tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o jakość wykonania moich paznokci, to jestem jeszcze od lat na etapie, uczę się. Może kiedyś będzie lepiej. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że bawiłyście się tak miło i świetnie jak ja. Może razem ze mną wykonałyście manikir w tym czasie. Może posprzątałyście sobie kuchnię, a może po prostu poleżałyście i odpoczęłyście w moim towarzystwie. Taką mam nadzieję. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do subskrybowania, bo wiele z was ogląda filmy bez subskrypcji. A jeżeli kanał zasubskrybujecie i jeszcze zostawicie dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienia o nowych filmach. Kciuki i komentarze, tego nigdy za mało. Także zapraszam serdecznie do odzewu pod filmem. Wszystkie linki na dole w opisie. Serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, pa, pa.